Kiedy po raz pierwszy spotkaliśmy się, ja byłem studentem rzeźby, a on u szczytu kariery. Był światowej sławy twórcą. To spotkanie przerodziło się w zażyłość trwającą aż do śmierci Jerzego Grotowskiego. Przez te 23 lata nasze relacje ewoluowały wraz z moim dojrzewaniem w sztuce. Ale w zasadzie wszystko ustaliło się na samym początku, kiedy przyjechał zobaczyć zrobione przeze mnie plakaty. Czuwanie, przedsięwzięcie Góra. Mówi autor wystawy Ku Górze, Omasz, a Jerzy Grotowski. Krzysztof M. Bednarski. Coś istotnego musiało się wówczas zdarzyć, że zostałem przez niego powołany i od tej pory miałem wyłączność na robienie plakatów do wszystkich przedsięwzięć parateatralnych, w których też brałem udział w fazie prób. Ja się zwracam po prostu tą sprawą bezpośrednio do niego. Ku tej górze, na której on, mówię, siedzi. On dla mnie, jakby swoją postawą twórczą, reprezentuje coś takiego, co w sztuce, jeżeli mówimy o sztuce, bo on przekroczył sztukę, bo to jest to istotne, to przekroczenie, którego dokonał i jakby podporządkowując całe swoje życie tylko jednemu. Thanatos Polski to jest bardzo szczególna praca. Jest to rzeźba, która powstała w roku 1984. To był ostatni rok działalności Teatru Laboratorium Jerzego Grotowskiego, z którym to teatrem i z samą osobą Jerzego Grotowskiego Bednarski był bardzo związany. W sposób taki bardzo głęboki, powiedziałbym, rodzinny. Niemalże jakby związek pomiędzy ojcem a synem. Grotowski miał ogromny wpływ na wczesny okres formowania się osobowości, nie tylko twórczej, w ogóle jako człowieka Krzysztofa Bednarskiego. Bednarski do dziś podkreśla wdzięczność w odniesieniu do Grotowskiego i szeregu osób z Teatru Laboratorium. I początek lat 80. to był okres nagłych albo i spodziewanych, oczekiwanych śmierci kilkorga członków Teatru Laboratorium. I praca Thanatos Polski powstała jako rodzaj epitafium zaprzyjaźnionym z Krzysztofem Bednarskim, członkom właśnie wtedy zmarłym Teatru Laboratorium. I ja, żeby nie właśnie nie przyciskać, jak mówię, moich przyjaciół kamieniem, zrobiłem tą rzeźbę, którą nazwałem Thanatosem Polskim. Ona jakby się sama zrodziła w miejscu takiej na prowincji Polski. Paskudna, 84 rok, paskudna zima, paskudny moment dla wszystkich. Z rzeki Bug wydobyłem drewniane czółno. Był też zrujnowany sad, który sterczał do nieba korzeniami, czerwonymi korzeniami. I na polanie w lesie, do którą codziennie właśnie chodziłem tam i z powrotem, był młody dom spalony piorunem. Złożyłem te trzy elementy w tą jeden organizm, jakby one stanowią jeden organizm w tej chwili. I właśnie zadedykowałem tę rzeźbę moim przyjaciołom. To jest jakby preludium do tej pracy, którą zrobiłem później, a którą naprawdę nosiłem wcześniej w sobie. Próbą przełożenia poematu Dylana Thomasa Vision and Prayer, wizja i modlitwa. Ten poemat mnie męczył od momentu, od liceum, od momentu, kiedy pierwszy raz go przeczytałem. Wcześniej, zanim zobaczyłem Apocalipsis cum figuris. Apocalipsis cum figuris jest to wszystko, co jest w tym poemacie.
miałem możliwość rozmawiania jeszcze z Grotowskim i on widział te prace i bardzo mu się podobały, więc dlatego między innymi pokazuję te prace, bo one mu się podobały. Ta wystawa pokazuje go troszkę z innej strony niż ja go znam. To jest dla mnie artysta bardzo wszechstronny i tutaj nagle szalenie poważny, a on ma charakter dość taki, nawet bym powiedział, wysołkowaty. I teraz trochę rozumiem te jego wspaniałe, nagrobne różne rzeźby, które stoją na wielkich grobach, bo on po prostu się tym trudni. I tu nagle jest trochę taka atmosfera, te przyciemnione światła, ta faktura tych prac jakby właśnie gdzieś skłania do tego, że on czasami jest taką postacią o takim właśnie namyśle, refleksji, trochę jak on tutaj mówi o marsz, czyli po prostu on wielu artystom dedykował swoje prace, czyli coś takiego w nim jest, że on musi oddać też tym artystom cześć, tym takim wybitnym artystom. Krzysztof łączy w sobie taką niezwykłą wrażliwość, inteligencję i umiejętność syntezy tych zjawisk, które obserwuje, w bardzo czystą i ascetyczną formę wizualną. I dla mnie jest to po prostu mistrzostwo. Można mówić, że jest genialny, że jest wspaniały, że jest utalentowany, że jest rewelacyjny, że jest wyjątkowy, że gdzieś mieści się w tych najwyższych strefach artystycznych. Można, ale kiedy się dosyć długo siedzi w sztuce, grzęźnie w tej sztuce, przy takich stosunkach z artystami inna rzecz jest o wiele ważniejsza. Taka cecha, o której się rzadko mówi, a która staje się cechą podstawową, to jest profesjonalizm. Bednarski jest stuprocentowym profesjonalistą i w każdym artyście to najbardziej się właściwie ceni, że połowa sukcesu to jest talent, a druga połowa to co z tym talentem się zrobi, jak się postępuje, kiedy się nie ma żadnych chimer, fanaberii, nie jest się gwiazdeczką, nie stawia się jakichś absurdalnych warunków, tylko się jest profesjonalistą. Profesjonalistą się jest wtedy, kiedy się wie, co chce się zrobić ze swoim talentem i to potrafi Bednarski. Obrazy, a właściwie drewniane reliefy z cyklu Vision and Prayer, które mamy okazję oglądać tutaj w Atlasie, są niebywale trafną interpretacją dzieł Dylana Thomasa, pod tym samym zresztą tytułem. Bardzo zachęcam Państwa, o ile w ogóle artysta na to pozwoli, do takiego organoleptycznego wręcz przyglądania się tym pracom, ponieważ poszczególne linijki tworzące właśnie te słynne formy klepsydr i odwróconej piramidy, będącej też w interpretacjach niekiedy i diamentem, kryształem życia, i waginą, i piramidą, która oznacza ludzki majestat za życia, a wiadomo, że jest jednocześnie jakby grobem, bo dlatego to jest złożenie dwóch piramid, to sposób prowadzenia duktu, dłuta, odpryski, niektóre oparzenia, które znajdujemy, pustki, jakie pomiędzy tymi linijkami znajdujemy, pełne powietrza czy zastanowienia, są odpowiednikiem słów Dylana Thomasa i to jest niebywałe, że one tak silnie na mnie po latach działają. Nie jestem literatem, mam problemy z mówieniem, dlatego robię to, dlatego rzeźbię. Ja oddaję to przez materię. Dla mnie jest sprawa właśnie znalezienia tego w dotyku, że to jest przełożenie słowa pisanego
na powierzchnię, na faktury, zachowując układ cały tej wersyfikacji. Ja nawet zostawiłem tyle wersów w każdym z tych elementów, ile jest w każdym wersów u Dylana Thomasa. To jest artysta wielkiego kunsztu, który szczerze mówiąc jest omnibusem, jeśli chodzi o umiejętności również technologiczne. Jeżeli ja uda mi się w jakiś sposób odzyskać ten tekst ukryty przez to, że stworzyłem taką sytuację, że moja ręka, moje emocje, moje ciało, napięcie wewnętrzne stwarza to, że ja potrafię, nie piórem, bo ja nie mam sprawności słowa, Dylan Thomas potrafił to zrobić. Ja próbuję tą samą pracę wykonać, ale jako rzeźbiarz. I to jest właśnie istotą tej pracy. I to pytanie, to elementarne pytanie, kim jesteś zrodzony w izbie obok, a taki głośny, żem usłyszał łona, otwieranie i ciemność. Łona, otwieranie i ciemność, czyli tak jak się zresztą mówi, że narodziny jest zarazem, to jest moment, narodziny i śmierć stykają się, są w tym samym momencie obecne. To jak tu w mojej pracy, jest to cały czas na zasadzie tej repetycji tego obrazu narodzin i śmierci. Jedno związane z drugim.